Coś mi się wydaje, że przyszły do nas kalendarze i open box robimy. Znaczy Dorota robi open box. Sorry. A ja się... Bateria się skończyła, my lecimy dalej. Dobrze, są dwie. I tylko szum plastyczku. Ta-da! Uwaga, tu trzeba być ostrożnym. Żeby nie przeciąć, uciąć. Kot też zainteresowany. Kot najbardziej, bo pudełki zostają. To są ciężka. No, jesteśmy na granicy. Może się uda. Nie. Jeszcze. Nie chciałam wyjąć za bardzo już. Ta-dam! No i z miejscem na ten. O, proszę bardzo. Kalendarz wiedźmy. No, my idziemy oglądać. Da, i kolejny open boxik. Kolejny open rura. Dzisiaj jest dzień kuriera. Ale się zapowiadali wszyscy grzecznie. Tak, grzecznie się zapowiadali. Myken, myken. Myken, myken. Nigdy to nie jest proste, prawda? Fajnie by było nie pociąć tego papieru w środku. No raczej. Bo to wiem, że to będzie papier. No dobrze zabezpieczyli. No tubę możesz pociąć. Swoje oznaczyć. Nie, no tubę to szkoda. Wiesz dlaczego? Bo tuba nam się przyda. No właśnie. Do chowania. Ale w sensie tuby pociąć, w sensie folijkę. A w ogóle to ja widziałam w Actionie tuby. Mhm. Słuchaj, i autentycznie trzeba będzie kupić, bo my mamy mnóstwo takich tełków. Tełków, ciełków. Oczywiście Action rządzi. Ale nie, sponsorem tego filmu nie jest Action dzisiaj. Jaki setki. A jednak. O, 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 o. W środku już mały sneak peek. O. Sneak peek. No tła będą. Weźmiemy to, wyrurujemy. Ale dobre, zobacz, to jest niby papier, ale jest taki trochę podgumowany. No. Dobra. A i tak pewnie zobaczycie najbardziej na stole u hrabisi. Tak albo na zdjęciach. Będzie, ale są trzy. 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 No piękne. One są takie niby to papier, ale to nie wygląda jak papier. Pierwszy. Drugie to z tymi prześwitami. Uh-huh. I moje ulubione. O, proszę bardzo. Fajny jest, bo jest taki... Taki a la cerata? Tak, tylko cerata. Takie grupy. Cerata, coś a la... Tak. Mhm, bo nawet ma zapach tak troszkę jak cerata. To będzie moje ulubione i to będzie moje ulubione, a to będzie przy okazji. A to będzie przy okazji ulubione. To też jest ładne. Czyli trzy ulubione, a jedno tamtego. Fajna jest ta farba. To jest fajne. Oho. Już wiem, co będę kradła pod zdjęcia. To będzie mi się świeciło, nie? To nie? Wszystkie ci się będą świeciły. O, przeżyję. Mordy będą. Fajne, będą mordy. Hura. No, będą mordy, ale na stół będzie w sam raz. O, mhm. Taka jest wielkość, więc kwadratowe. Mhm. Bo wzięłam 70 na 70, żebym się na stół zmieściła. Mhm. Proszę bardzo. Zmieści się na stół, będzie się fajnie kładło karty. Tak. Na takim podobają mi się. Starych dechach takich, o. Zacne są. Aha, tu są te prześwity. Mhm. O, jakbyście szli po mostem. A pod spodem mech wystaje. To są w tą stronę. Ładne. Stare dachy w stodole. Ładne. Podoba mi się. I podoba mi się, że to jest cerata w sumie. Nie. Czyli nie jest... Co jest fajne, że nie ma pogniotków. Nie ma pogniotków, bo ale papier jeszcze mógł wyróżnić. Nie ma pogniotków. Ale jest jeszcze coś takiego, że jak ci się nawet coś przypadkiem wyleje, coś to przetrzesz. Się tak przetrę. No i bajka. No powiem, że świetne to premium. I... Tu w kartonie leży stos kalendarzy i zobaczcie, kto podpisuje. No kto? Ja jeszcze numeruję. Nie na twarz. Nie na ja twarz. Ja tu w papilotach świeżo umalowana taka vloga. No podpisuję. Jak będziecie mieli już. Podpisem, energią,
i losuję żywioły. Teraz pasuje, żeby była ziemia. Kto dostanie ten kalendarz? Pozdrawiamy. Może zrobimy jakąś niespodziankę. 16. Zapamiętamy. Lecimy dalej. No, trzeba. Nie. Każe mi, ja nie napisała Wiśniowiecka, kiedy przypadkiem. No to jest możliwe. A tu? Proszę dzwonić do pani Wiśniewskiej. Do Doroty chyba. Numer biurowy. Jak ktoś chce ze mną porozmawiać, zapraszam. Normalnie oferta prawie matrymonialna. Raczej nie, przez najbliższe 3 lata. Postanowiłaś, że nie? Ty wiesz, nie chcę nikogo skrzywdzić w tej siódemce. Ciach, ciach! Dobrze. Dzień dobry, pani Anna. Dobry. Gdzie pan się wybiera ten piękny poranek? Warsztaty. Jak co sobotę gdzieś. Nie ma lekko. Anna, nie ma życie. Jak w Madrycie. Co sobotę gdzieś się wybieram, tym razem warsztaty z Gierzowa. W Glinie. Gdzie oni wszyscy jadą? Edycja druga. Wszyscy jadą, nie wiadomo po co. Może też na warsztaty? Może też. Po prostu. Ale słoweczko. No. Ciężko coś widzieć. O. Co tam będzie robiono, pani kochana, na tych warsztatach? Będziemy robić magiczne lustro. Myśmy wzięły te lustry? No, co na samochodzie. Magiczne lustro będziemy robić i wisior magiczny. Jak mój blond. Odpowiedź proszę w komentarzach. Lepiej nie. Może jednak nie. Dlaczego? Jasne, jest fajne. No, ale nie do końca. Na chwilę, bo wiesz, przy lądzie jeszcze bardziej mi też się muszę. No to jedziemy. Tyry! Hej. Tylko to nie zdała się tylko. Nie, no w życiu. I nie zostawimy nic. To jest tak fajnie taki. Jest Grzechosław. Jak się czujesz, Grzechosław? No, najmniej pierwsze miejsce tego ciasta. Kawałek to pójdzie. To jest troszkę. Grzesiu, jesteś. Dziękuję, ale nic się nie musiałaś. O, wymiana, zobacz, jaka wymiana. A co, nowy jesteś? O, to dawaj to. Ja sobie poradzę. No, proszę cię bardzo. Dziękuję. O, wymianka ładna. O, proszę, tak. Dziękuję. Bardzo źle się czujesz? Temperatura nie ma, nie? Ma temperaturę, na pewno. Bo tak się no. Ale ja już wzięłam od ciebie. Nie, ja wzięłam. Ja chcę, bo ja to wiesz, ja... Chcesz na polinii, tak? Tak. No, no wiesz, a ja po prostu nie wiem, żeby ją nie naruszyć. Muszę to jeszcze... Uwaga, magia się dzieje. No, tak, ta świeca jest cudowna, tak? To jest ta figa czarna. O, tak? To daj pomogę, bo jedno pięknie, żeby wiedzieć. Tak.
Kozi? Mam trochę przydmiony tak. Węch, ale... O, to jest dobrze. Już wiem, co będzie mi stało między innymi w listopadzie. O, na tym tak. Na ołtarz. Tak zabrzmiało. No nic tam. A co tam? Nie wnikamy. Co, gdzie, komu? Komu stoi? Po co? Ale wrócił skrzacik twój kochany. Tak, wrócił. Wrzucił. Ale jestem pod wrażeniem tych chusterek. Super. Piękne. Naprawdę są. Fajne, że są takie oksydowane. To tak. Będzie super. Genialnie będzie wyglądało. Nie chcecie torby? Nie chcecie torby? Możemy ale chcieć. No. Możemy chcieć na szpargałki, jak najbardziej. Jak najbardziej. No, konkretna, proszę pani. Jan sobie tutaj przyspa sobie. Z takimi dużymi kryształami. Ładne takie, duże, duże. Piękne. Pioszą pani i na nóżkach ładnie. Że ten, na. No, to jest do przyklejenia. Tak. Ale też bardzo ładne, nie? O. O. Też lusterka. A to jest tam w ogóle. Ja pamiętam jak. O, mnie... i też ładnie takie przydymko. Ale jest dziwny typ lusterka, taki nielustrzany, nie? Ja pamiętam jak mnie pan. Postaw to na chwilkę na czas. Już. O. Ja ładnie będą wyglądać. Tak, ślicznie. Dobry efekt będzie. Dobra, teraz było coś takiego, że Gabrysia dostałam. O, uwaga, uwaga, uwaga. Jest szkatułeczka. No. Nie, jak się to otwiera. Tak, uwaga. Aha. I są runy czarownic. Tak. Jakby ktoś się nie domyślał. Jakby co, urodzinowy prezent. Piękny, super. Gdzie był na urodziny. Wiesz, że diabeł? Coś w tym stylu to było, wiesz? Tak, no, trochę takie, no. Coś w tym stylu. Też w tym śnie moim. No. Też? No. No, złodziejaszek z szelmowskim uśmiechem. Idealnie. Słońce. Ładne rysunki. Słońce w słońcu, radość. Ale rydwan, no zjawisko, ale piękny. No kolorystyka, te turkusy z tym złotem, dwa sfinksy. Te świecą. Świecą. Ale... No Marczetti, no to jest... Genialny, klas, genialny format. No, łatwo się... Tak, to ja ci ten, tak. Ja ci albo zamówię, albo ci podeślę linkę z tutaj, jak chcesz. Księżyc. Obojętnie, jak będziesz chciał. Zamówię, możesz to zrobić. To mogę ci zamówić, dobrze. Piękny, ale niebo w księżycu, srebro, złoto. Piękny wilk. O, tutaj te buławki fajne. Tak. Idealny, czytelny, tak. Typowy Rider White. Jest obłęd. Obłęd. Ubóstwo to już. A jest jednocześnie nieco inny, nie? Tak, tak. Wisielec. Oświecenie. Niebo patrz. No tam, ja tam patrzyłam na karty. Na to nie patrz. Patrz na serce. Pani. To ja jestem jedną z pierwszych? Nie, spokojnie. Pomału, jeszcze są, przyniosą. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. Już sobie jakoś pozajmowaliście, tak? To znaczy się, ja przyjdę, wyjdę. Tam jest wolne, tak. Zobaczcie, jak oni się kochają. No się całują. To mało ludzi. Nie, myśmy się z znacie. Tak. Właśnie tylko chciałam się witać mój mąż, ale oni zaraz uciekają. Małe przytulaski. Cześć, tak. Cześć, cześć. Ja się mogę witać, ale... trochę z daleka, bo ja to wiesz. Dzisiaj jestem trochę... A miło widać, widzieć cię. No, to aha, moja herbatka, tak. Herbatka moja. Słuchajcie, miała być magia lustra, miała być magia. Jednorożec w niebieskim lustrze, przepięknie. Pokaż pani, kochana. O, jak ładnie, proszę cię. Super. Od Weroniczki. No. Semła. Super. Piękny. Ja też jechałam w stresie, że nie wziąłem lustra. Nie. Ale jakieś błyskotki.
Cześć, Karota. Cześć, Ania. Tak, poznaję po zdjęciach. Chodź, proszę, do łaski. A ja poznam. Ania, tak, jest. Nie, ja nie straszę. Też nie powinno, ale... Że można coś zobaczyć po prostu. Ale wiesz, jeżeli już czarujesz sobie i wiesz, że i tak widzisz, to jest to wszystko jedno, nie? Tak jest. Bo jesteś przygotowana na to, nie? Ale nie kładziesz się i ktoś ci odkiwa, hello? Ja mam w przedpokoju powieszone i to nie naprzeciwko drzwi, tylko troszkę z boku lustro, żeby ono odbijało złe energie, niekoniecznie dobre. Więc to nie jest tak drzwi w drzwi, tylko to jest takie no wtedy ucieka z boku. Energia. Z tym, że ono ma w ogóle... Nie powinno, tak jak Kasia mówi, tak. Aha, ma drzwiczki, no. Przesunięte. No, znaczy najczęściej tak nie jest, bo drzwi wejściowe są to, tak trochę, wiecie, w jednej czwartej długości przedpokoju, ale jeżeli macie tego pecha, że macie drzwi wejściowe jakby w centrum przedpokoju, to nie wieszajcie lustra, jeszcze lustrem skierowanym do drzwi wejściowych, nie, bo to już nic wszystko, nie wejdzie, tak, nic, dobra, kompletnie, dobra, ani dobra, troszkę ani, musi być trochę i ja mam drzwi takie z żelaza, gdzie mam momenty, kiedy chcę to otworzyć, na zasadzie działaj, a mam momenty, kiedy to zamykam, nie działa. Nie działa, tak, tak. Po prostu, to jest niby magiczne lustro, ale jest magiczne.